Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Policji. Proszę bardzo. Tutaj drugą stroną. Wspomnijmy jak nigdy dotąd ciepło Jana Pawła II i przypomnijmy sobie, do czego nas wezwał i w jaki sposób mówił o tej nowej Polsce, kiedy został wyniesiony na tron Piotrowy. Otóż wezwał nas nie do walki ze sobą i przeciwko sobie, ale do współpracy, współdziałania, do szacunku, powrót do korzeni i do wartości. To jest wielkie przesłanie tego pielgrzyma globalnego społeczeństwa i nowych wyzwań. Będziemy wkrótce, przynajmniej nasz katolicki świat, nasz chrześcijański świat, będziemy mieli okazję podziękować Karolowi Wojtyle, Janowi Pawłowi II. Jestem przekonany, że akurat w tym roku, w odniesieniu do tego, co dzieje się na wschód od Polski, to nasze dziękczynienie narodowe i w wymiarze religijnym i patriotycznym, obywatelskim powinno być szczególnie doniosłe.